Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Przed nami kolejny upalny weekend, a już połowa sierpnia. Co się dzieje? No, mamy w Europie coraz częstsze fale upałów. Mieliśmy wielką falę upałów w 2003 roku we Francji, olbrzymią falę upałów w 2010 roku w Rosji i teraz mamy falę upałów w Europie Środkowej. Na szczęście nie tak straszne jak tamte dwie, bo naprawdę tamte były takie, że dziesiątki tysięcy ludzi umarło, ale jednak Polska chyba jeszcze nie widziała, przynajmniej za życia nikogo, kto żyje w tej chwili, nie widzieliśmy takiej fali upałów jak w tym roku. Gdańsk szczęśliwie, że tak powiem, jest w miarę oszczędzony. Mm-hmm. To prawda, ale co się dzieje? Podobno jakiś prąd strumieniowy stanął i nie chce iść. Znaczy, taką najbardziej, że tak powiem, spojrzeniem, jaki patrzy synotyk na mapę, to jest właśnie patrzenie na masy powietrza. Widzimy, że jest tak zwana blokada, czyli stoi wyżkę, do nas przysyła ciepłe powietrze, ale... Prąd strumieniowy to taka rzeka, wieje się jak wąż, która opływa Arktykę z zachodu na wschód. Dokładnie z zachodu na wschód i wynikają samoloty z Ameryki do Europy, lecą często godzinę krócej niż odwrotnie. Piloci to wiedzą, gdzie on jest i potrafią wykorzystać. Natomiast bardziej fundamentalne, jeżeli się popatrzy na to z punktu widzenia fizyki, to bardziej fundamentalnym problemem jest związek fali upałów z suszą, bo my oczywiście zdajemy sobie sprawę, i to gazety o tym piszą, że jeśli mamy falę upałów, to się robi sucho, ale tak naprawdę to sucho było w Polsce od zimy. Była sucha zima, była sucha wiosna. To dlatego, że sucha zima i sucha wiosna to jest suche lato? To znaczy, dlatego jest fala upałów. To znaczy, mniej więcej od 10 lat zaczęli klimatolodzy rozumieć, że do powstania fali upałów jest potrzebna sucha gleba, sucha ziemia, czyli po prostu susza. Wtedy nie ma takiego dużego parowania. Parowanie odprowadza ciepło od ziemi. To już wiedzieli Rzymianie, budując fontanny na dziedzińcach, że jeżeli jest woda i paruje, to się ochładza, To nie tylko Rzymianie, panie profesorze, bo także plemiona pierwotne wiedziały, że garnek to musi być gliniany z wodą, że jak będzie przepuszczało przez ścianki garnkę i odparowywało, to ta woda zawsze w środku będzie chłodna. I gospodynie też wiedziały, że jak się poleje podłogę wodą, to będzie zimniej, zimniej w domu. I to jest prawda, to tak działa fizyka, no, ale właśnie nikt nie polewa nam wodą podłogi w naszym kraju, w wyniku czego właśnie się robi gorąco. Po prostu nie ma tego strumienia ciepła utajonego, jak to nazywa się w klimatologii, czy po prostu parowania, które odprowadza ciepło, więc robi się coraz cieplej, w wyniku czego robi się coraz suszej. Ja proszę zwrócić uwagę, że chmury też się nie robią, jak nie ma parowania. Znaczy, no, oczywiście mogą przypłynąć nad morza i dlatego na przykład w Gdańsku mamy chłodniej i bo to jest efekt bryzy. W ogóle zawsze wybrzeża lądów raczej nie mają fal upałów. Jak patrzymy na mapę chociażby pokazującą skutki suszy w naszym kraju, to widać, że Polska jest podzielona na dwie części. Na tę północną, czyli województwo pomorskie i zachodniopomorskie, gdzie nie ma tak dotkliwej suszy, gdzie te skutki suszy nie są tak dotkliwe. I ta część centralna, wschodnia i południowa, gdzie jest ogromna susza w uprawach rolnych. A to niestety może się pogłębiać, bo modele... Jeszcze bardziej? Tak, modele klimatyczne pokazują, że w ocieplającym się świecie południe Europy będzie coraz bardziej suche, północ będzie coraz bardziej mokra. Pytanie tylko, gdzie jest ta granica, bo każdy model pokazuje gdzie indziej, ale wydaje się, że sama przyroda nam już pokazuje, że to jest niestety, idzie ona przez Polskę. Znaczy mówię niestety, bo oczywiście, no, może być dla nas to jest dobrze, że nie mamy aż takich upałów, natomiast to oznacza, że zawsze w Polsce będziemy mieli latem duże różnice temperatur między północą a południem, a te różnice temperatur to jest właśnie to, co napędza burze, co napędza trąby powietrzne. No. Czy chce pan powiedzieć, że na tej linii podziału, gdzieś na wysokości województwa, nie wiem, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, może wielkopolskiego, będą zachodziły takie zjawiska niepokojące, jak trąby powietrzne, intensywne burze, te łamanie drzew, wichury? Znaczy, to już zachodzi. Proszę zwrócić uwagę, że właściwie co lato w Polsce mamy szereg informacji o miastach zalanych przez bardzo silne takie deszcze stulecia praktycznie. W tym roku trochę mniej, ale to właśnie przez suszę. Natomiast mniej więcej co 2-3 lata mamy informacje o letniej powodzi gdzieś w Europie Środkowej. Jeżeli to nie jest Odra albo Wisła, to jest Łaba. To Polski nie dotyczy, ale to jest tuż za Miedzą. Dawniej letnie powodzie były znacznie rzadsze niż zimowe. W tej chwili mamy zupełnie, znaczy właśnie wiosenne, wynikające z topnienia śniegu. Mhm. W tej chwili mamy sytuację odwrotną. Mamy znacznie częściej powodzie latem niż wiosną. A czy w tym roku też może zdarzyć się scenariusz, że południe Polski zostanie dotknięte
falą opadów pod koniec sierpnia, nie wiem, może we wrześniu i tam znowu będziemy mówić o, nie wiem, powodziach, o jakichś dziwnych zjawiskach hydrologicznych. Najgorzej jest to, że możemy mieć jednocześnie susze i lokalne podtopienia spowodowane burzami, bo to istnienie nawet bardzo intensywnych burz nie oznacza, że suma opadów w danym miesiącu będzie wysoka. Znaczy, to też jest coś, co bardziej obserwujemy nawet niż rozumiemy z modeli, że w ocieplającym się świecie na kontynentach raczej pada mniej, natomiast pada coraz częściej właśnie w opadach ekstremalnych, w coraz większych, znaczy, no, wszystko opada, że tak powiem, w krótkich epizodach bardzo silnych, gwałtownych deszczów. Tak? Mhm. Może to być związane z tym, że... To średnia opadów maleje, ale jednocześnie te opady gwałtowne są większe. Może być związane to z tym, że... I to jest, wiemy od lat 60., to doskonale rozumie fizyka atmosfery, że w ocieplającym się świecie, jeżeli ocieplenie spowodowane jest gazami cieplarnianymi, a nie na przykład słońcem, jest taka dziwna sytuacja, że dolne warstwy atmosfery i powierzchnia się ogrzewa, natomiast stratosfera się oziębia, a ta różnica temperatur to jest z kolei to, co napędza burze. Burze są takim silnikiem termicznym napędzanym różnicą temperatur w pionie. Ale to, co się dzieje teraz, to jest rzeczywiście dowód na ocieplenie klimatu, bo wiele osób wątpi w to zjawisko ocieplenia klimatu spowodowane działaniem człowieka. Znaczy, działanie gazów cieplarnianych to jest akurat coś, co rozumiemy doskonale, więc wiemy, że gazy cieplarniane ogrzewają. Gdyby w ogóle nie było gazów cieplarnianych, do których także należy para wodna w atmosferze, to mielibyśmy mniej więcej 30 stopni zimniej i całą Ziemię zamarzniętą. I potrafimy obliczyć mniej więcej, o ile zwiększanie dwutlenku węgla w atmosferze ogrzewa planetę. W tej chwili to jest globalnie mniej więcej 15 setnych stopnia na dekadę. No to może być niewiele, no ale to już oznacza, że przy przyspieszaniu tego zjawiska będziemy mieli co najmniej 2 stopnie, a może i więcej, zależnie jak szybko przyspieszymy, do końca stulecia. Natomiast nie jesteśmy w stanie konkretnej suszy czy konkretnej burzy przypisać globalnego ocieplenia, ale statystyki już tak. I statystyki, i lepiej patrzeć w skali nawet większej niż Polska, opadów ekstremalnych jest coraz więcej na świecie, susz jest coraz więcej na świecie i są to rzeczy, które przewidywane przez teorie i obserwowane, więc tutaj ciężko jest zaprzeczyć, że wpływamy na klimat. Zresztą to, że niektórzy ludzie myślą o tym, jak temu zapobiec przez pływanie, na przykład przez zadymianie stratosfery z samolotów pyłem, aby oziębić. Jeżeli jesteśmy w stanie, a być może 100 jumbojetów by wystarczyło, żeby coś takiego zrobić, jeżeli jesteśmy w stanie za pomocą 100 jumbojetów zmienić klimat na chłodniejszy, to czemu nikt nie wierzy, że 10 miliardów ton rocznie węgla w postaci dwutlenku węgla nie zmieni klimatu? Myśmy od początku epoki przemysłowej zwiększyli ilość dwutlenku węgla w atmosferze około 40%. Mhm. Zmieniliśmy skład atmosfery Ziemi. A może to będzie przyszłość, że będziemy latać tymi jumbojetami, jak pan mówi, i pylić, żeby ochładzać nasz klimat. Może to będzie przyszłość, tylko to jest zwalczanie ognia ogniem, bo możemy w ten sposób ochłodzić Ziemię, ale dwóch rzeczy nie zmienimy. To znaczy, nie przywrócimy takich samych opadów, jakie były przedtem. Modele pokazują, że opady jeszcze zmaleją, a to nie jest dobrze. I druga rzecz, żyjemy tutaj w Gdańsku nad morzem, druga rzecz jest taka, że dwutlenek węgla ogrzewania nas jeszcze w dodatku zakwasza oceany. Znaczy, po prostu szkodzi życiu w morzu, bo rozpuszczony dwutlenek węgla to jest kwas węglowy i tego żadne zapylanie atmosfery niestety nie uratuje. A jak on wpływa na Bałtyk? To zakwaszanie? Na Bałtyk akurat o tyle nie wpływa, że Bałtyk w wyniku tego, że jest słodki, w gruncie rzeczy już się zachowuje jak morze, które jest agresywne dla skorupek stworzeń morskich, szczególnie zbudowane z argonitu, bo o to chodzi. Właśnie więcej dwutlenku węgla rozpuszczonego, to trudniej budować skorupki, bo się rozpuszczają. W Bałtyku już to się dzieje w naturalny sposób, po prostu dlatego, że jesteśmy może bardziej słodkim. Natomiast no, jest to pewnie jedna z przyczyn, dlaczego mamy tak mało gatunków skorupiaków w Bałtyku, nie tylko zasolenie. Chociaż mało osób, nawet w mojej branży, czyli oceanografii, sobie z tego zdaje sprawę. Natomiast coraz bardziej otwarty ocean będzie się przybliżał pod tym względem do Bałtyku. Mhm. Jednym słowem, nie mamy co liczyć na skorupiaki z Bałtyku. Nie mamy. Znaczy jest parę gatunków, ale panie profesorze, malutkich. Pan mówi o tym, że będą ekstremalne opady, a ta średnia opadów będzie malała. Znaczy, rozumiem, że rośnie rola zbierania tych opadów ekstremalnych, to znaczy budowy zbiorników retencyjnych, małych i dużych na rzekach, bo jak na razie, jak widzę informacje, że Polska jest krajem w Unii Europejskiej o najmniejszych zasobach
zasobach wody, to trochę się dziwię, no bo wokół nas wszędzie jest woda, rzeki, mamy studnie głębinowe, a jednocześnie jako Polska w sposób najmniej sprawny zbieramy tę wodę opadową. Znaczy to już jest inna kwestia. To już nie jest klimatyczna, to jest tak, już działania nas. To jest kwestia także dużych tam i wpływu na cały ekosystem rzek. To już nie jest oceanografia, ale wiem, że na świecie się w tej chwili więcej tam burzy niż buduje, właśnie ze względu na efekt ekologiczny tam, no bo blokują drogę ryb. Tama, też zbiornik za Tamą się zamula, więc Tama nie będzie i tak wieczna i co z nią zrobić potem, kiedy już jest zbiornik całkiem zamulony, to i tak nie zbieramy żadnej wody. Znaczy to może nie być najlepsze rozwiązanie na dłuższą metę. Tak na Facebooku tej audycji... Te duże tamy, tak? Tak, na Facebooku tej audycji widziałem pytanie, jak zapobiegać suszom i to mogę odpowiedzieć. Nauka nie zna sposobu zapobiegania suszom, niestety. Czyli co, musimy się przyzwyczaić do tych susz? To znaczy, jeżeli będziemy... Wie pan, bo jeśli będą susze w Polsce i pan mówi, że no, powinniśmy się przyzwyczaić, niektórzy naukowcy mówią, że te 30-30 stopniowe upały w naszym kraju za kilkadziesiąt lat to będzie norma, to być może zmieni się cały biosystem, że pewne gatunki wymrą, inne gatunki roślin czy zwierząt będą miały lepsze warunki rozwoju, ale zmieni się też być może struktura upraw w naszym kraju. Znaczy, no, póki będziemy emitować gazy cieplarniane, czyli palić węgiel, ropę, gaz, to no, oczywiście... nic nie zapowiada się na to, żebyśmy w ciągu kilkunastu lat zmienili ten system. To znaczy, musimy być gotowi na konsekwencje, a konsekwencje będą takie, jak pan mówi, plus jeszcze żyjemy nad morzem. Niestety istnieje możliwość, że ocieplenie Grenlandii i Antarktydy może spowodować dość szybkie podnoszenie się poziomu morza. Już w tej chwili prognozy mówią o 1 metrze do końca wieku. To już jest niebezpieczne dla wszystkich miejscowości portowych, bo jak do tego zimą dodamy spiętrzenie sztormowe, to już jak zawsze mówię, w Sopocie prawdopodobnie będziemy mieli wodę morską na ulicach w Dolnym Sopocie. Stare miasto i główne miasto przede wszystkim w Gdańsku są położone bardzo nisko nad morzem, bo to jest to nad Motławą. Kiedyś olbrzymie pieniądze trzeba będzie wydawać na chronienie tych wszystkich budowli nad morzem, bo jeśli się zacznie rozpadać lądolód zachodniej Antarktydy, a niestety pewne modele pokazują, że to może nastąpić w ciągu 100 lat, to możemy mówić o kilku metrach wody. Znaczy ja nie twierdzę, że to jest bardzo prawdopodobne, ale powoli należy się liczyć z takim scenariuszem. Kilka metrów podniesienia poziomu morza to jest właściwie katastrofa światowa, bo większość największych miast na świecie jest miastami portowymi. Mhm. I rozumiem, że nasi wnukowie mają szansę chodzić w kaloszach po długiej i długim targu. Znaczy jeszcze 2-3 lata temu powiedział wnukowie, a teraz już powiem dzieci. Aż tak szybko? Aż tak. Oj. Jeszcze o sinicach chciałbym, panie profesorze, zapytać, bo mieliśmy wyjątkową falę teraz w tym tygodniu sinic, które napłynęły na polskie kąpieliska. Wiele z nich zostało przecież zamkniętych, w tej chwili zostają otwierane. Mówi się, że od kilku lat nie było takiej dużej fali sinic. To też jakiś znak czasu? Znaczy tak, no oczywiście sinice częściej się pojawiają w cieplejszych temperaturach. Sinice to jest w ogóle ciekawy gatunek, bo to dawniej uczono, że to są algi, czyli wodorosty, teraz uważamy je za bakterie. Są to pierwsze rośliny na świecie, które zaczęły produkować tlen. Są one niezwykle dobrze dostosowane, potrafią też produkować własny azot, to znaczy no, azot jest w atmosferze, a ten rodzaj azotu, który rośliny mogą przyjmować, w wyniku czego, kiedy już brakuje azotu w morzu, sinice jeszcze ciągle potrafią się rozwijać i dlatego zwykle właśnie zakwity sinic są w tej drugiej połowie lata. Było ciepło, inne gatunki planktonów wykorzystały już cały azot, teraz już jest pole otwarte dla sinic. I nie mają konkurencji w tej dziedzinie. Mogą ale to jeszcze jest jedno zjawisko też naszej produkcji, tak zwana eutrofizacja, czyli po prostu krótko użyźnianie morza przez nasze rzeki, spływają wszystkie... Wydaje mi się, że już jest dużo lepiej niż kilkanaście lat temu. To się poprawia, ale oczywiście w rejonach przybrzeżnych zawsze będzie tego trochę więcej, tam gdzie rzeki wpływają i dlatego zakwity sinic są zwykle właśnie przybrzeżne, a to właśnie tam, gdzie turyści chcą wchodzić do morza. A żeby nie było sinic, to co musimy zrobić?
znaczy jeszcze zmniejszyć to, co dopływa, nie tylko azot, ale fosfor rzekami. To są głównie pola pewnie. Tak, to są głównie. Znaczy nie, ja nie mówię, że jest źle. Na powierzchnię naszego kraju zrzucamy mniej niż, biorąc pod uwagę, jak duża jest powierzchnia, jak duże jest rolnictwo w Polsce, to nie zrzucamy tak dużo, ale jednak jest to duże do rzeczy, Wisła i Odra, i w związku z tym jednak trochę tego do morza dopływa. Mhm. I na zakończenie, panie profesorze, gratulacje z okazji uzyskania tytułu naukowego profesora. Kilkanaście dni temu odebrał pan tytuł w Belwederze. Naprawdę gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.